Studia teatr i film adresowane są do praktyków, do osób, które już zajmują się sztuką i to nie tylko w wymiarze artystycznym, i do osób, które tą sztuką chcą się zajmować. Adresowane są do osób, które są żywo zainteresowane warsztatem praktyków, reżyserów, choreografów, scenografów, operatorów, ale też osób, które bezpośrednio ze sztuką nie są związane, a w jakimś sensie narzędzia sztuki wykorzystują w swoich zawodach, na przykład z zaawansowanymi wynalazkami. Te studia zapełniają lukę, która w Polsce jest dosyć widoczna, a lukę między studiami teoretycznymi, w domyśle historycznymi, a praktycznymi, w domyśle zawodowymi. Studia podyplomowe teatr i film nie będą się opierały wyłącznie na wykładach w salach kolegium, ale również na sesjach wyjazdowych, ponieważ są to studia przede wszystkim praktyczne, gdy studenci spotykają się ze specjalistami w różnych dziedzinach, między innymi ze scenografami, z reżyserami, z choreografami. Będziemy mogli razem ze studentami wyruszyć w drogę i zobaczyć, jak ich praca wygląda w praktyce. Odwiedzimy dom scenografa Jacka Malinowskiego. Odbędzie się również sesja wyjazdowa w Pałacu w Nałęczowie. Z wykształcenia jestem teatrologiem, jak również choreografem i staram się w pracy zawodowej łączyć oba te kierunki. Sztuka wysoka to teatr, komercyjnie taniec z gwiazdami. To, o czym będą mogli Państwo usłyszeć na moich zajęciach, to to, co najbardziej interesujące w obu tych dziedzinach. Osoby, które będą wykładać na tych studiach, są czołowymi przedstawicielami zawodów związanych z teatrem i filmem. Myślę, że z takimi osobami dziś najbardziej warto się spotykać. Do zobaczenia w październiku. Zapraszam w październiku.